Cześć, nazywam się Agnieszka Wasiluk, jestem radcą prawnym, specjalistą do spraw umów i specjalistą do spraw roszczeń. Dzisiaj przychodzę do Ciebie z tematem składania sprawozdań finansowych i skutków ich niezłożenia. Zaczynajmy. Odniosę się dzisiaj do spółki z o.o. Dlaczego? Dlatego, że jest ona drugą najchętniej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Najchętniej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest jednoosobowa działalność gospodarcza, drugie właśnie są spółki z o.o., trzecie są spółki komandytowe i poza podium jest spółka jawna. Dlatego dziś będę odnosić się do spółki z o.o., ale oczywiście też do innych form prowadzenia działalności gospodarczej. Składanie sprawozdań finansowych nie dotyczy jednoosobowych przedsiębiorców, tylko spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, no i innych podmiotów działających na rynku. Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego ciąży zazwyczaj na zarządzie, czyli właśnie w spółce z o.o. jest to zarząd. Przy innych formach prowadzenia działalności, no w spółce akcyjnej też będzie zarząd, w spółkach jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej. Tutaj troszeczkę inaczej, bo nie mamy organów, ale też obowiązek składania sprawozdań finansowych jest, tak? Obowiązek jest ten raz w roku. Raz w roku wspólnicy muszą zebrać się, żeby zatwierdzić sprawozdanie zarządu za ubiegły rok, sprawozdanie finansowe za poprzedni rok, no i podział zysku bądź zadecydować o pokryciu straty, jeżeli ze sprawozdania finansowego wynika nam strata za ubiegły rok obrotowy. Dodatkowo właśnie w spółce z o.o. jest jeszcze ten obowiązek udzielenia absolutorium członkom zarządu. Natomiast kiedy my mamy tak naprawdę obowiązek składania tych sprawozdań finansowych, no i ich złożenia do KRS-u? Ten obowiązek jest zależny od tego, jak spółka ustali sobie dzień kończący rok obrotowy. W 99% jest to 31 grudnia danego roku, tak? Czyli spółka ma konieczność, żeby zatwierdzić sprawozdanie finansowe w okresie 6 miesięcy od dnia kończącego dany rok obrotowy. Czyli do końca czerwca następnego roku. I słuchajcie, jakie mogą być skutki tego, że nie złożycie tego sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego? Spółki, które działają na rynku od kilkunastu lat, wiedzą, że w ostatnich latach wzmożyły się kontrole i nie jest już tak łatwo po prostu. Nie jest ten temat przez wydziały rejestrowe olewany ze względu na to, żeby minimalizować istnienie spółek martwych na rynku. No i słuchajcie, jeżeli nie złożycie sprawozdania finansowego w terminie, zazwyczaj w ostatnich latach bardzo, ale to bardzo skrupulatnie wydziały rejestrowe pilnowały tego, żeby wszczynać z urzędu postępowania przymuszające spółkę do tego, żeby złożyć sprawozdanie finansowe. Postanowienie takie jest wysyłane do spółki i nakłada w tym postanowieniu referendarz sądowy nakłada obowiązek złożenia przez spółkę sprawozdania finansowego do jakiejś daty. Jeżeli obowiązek ten nie zostanie spełniony, wtedy zarząd zostanie ukarany grzywną. Jeżeli pomimo tego, że zarząd zostanie ukarany grzywną, dalej nie zostanie złożone sprawozdanie finansowe, skutek może być taki, że sąd umorzy postępowanie przymuszające ze względu na to, że
i że ono jest po prostu nieefektywne. Nie doprowadza do złożenia sprawozdania finansowego przez spółkę i w takiej sytuacji Wydział Rejestrowy Sądu może uznać spółkę za spółkę martwą. Co to oznacza dla spółki? Dla spółki oznacza to to, że jeżeli takie postanowienie się uprawomocni, sąd wszczyna z urzędu postępowanie o wykreślenie spółki z rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Czyli słuchajcie, no to już nie są te czasy, że można olewać obowiązek składania sprawozdań finansowych. Coraz częściej spotykam się właśnie z sytuacją, że spółki właśnie te, które funkcjonują już kilkanaście lat na rynku i te obowiązki nie były dopilnowywane w czasie, to teraz pojawiają im się takie właśnie problemy, dlatego tego obowiązku, żeby raz w roku się spotkać, złożyć do KRS-u zatwierdzenie tego sprawozdania finansowego i macie problem z głowy. Jeżeli Wam się dzisiejsza moja pogadanka podobała, lajkujcie, subskrybujcie kanał, będzie tu więcej takich tipów prawniczych. Cześć!